pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Witam Was serdecznie w Inspiracjach Maja, wprawdzie w trochę innych okolicznościach niż zwykle, ale to ja, stara, dobra Racka, stara wiekiem, młoda duchem. Inspiracji Maja jest dużo, także zaczynamy. Zacznę od tego, że maj był dla mnie bardzo takim miesiącem wyjątkowym. Obchodziłam 5. urodziny Racki, była impreza, bardzo udana, także dziękuję wszystkim osobom, które były. To było dla mnie coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Miejmy nadzieję, że kolejne urodziny Racki będziemy też z taką pompą świętować, a może nie tylko we Wrocławiu. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne odgłosy, to jest wiatr, bo dzisiaj strasznie wieje tu i pada, angielska pogoda w końcu mnie dopadła, zdarza się to bardzo rzadko, bo na ogół mam słońce odpukać, no ale dziś jest jak jest, także wykorzystuję tę pogodę. No i zaczniemy od inspiracji, od dwóch filmów, które nakręciłam w maju, które opublikowałam też w maju. Pierwszy z nich to będzie film z naszej wizyty w laboratoriach L'Oréal Paris, ponieważ YouTube zrobił mi psikus i kurczę, no nie wyświetlił tego filmu w subskrypcjach tak jak powinien, a ten film jest rewelacyjny, świetny, to była mega przygoda i też coś takiego całkiem innego niż możecie zobaczyć na YouTubie, także moją relację tutaj Wam się wyświetla, anotacja, klikajcie koniecznie, kto nie widział, zwłaszcza, że to jest takie podejście trochę do kosmetyków inne niż zawsze na YouTubie możecie zobaczyć, ja tam naprawdę doświadczyłam i zobaczyłam niesamowite rzeczy, doświadczyłam czegoś bardzo ciekawego i myślę, że ten film jest fajny, także koniecznie oglądajcie, bo ja bym chciała, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Kolejny film to będzie oczywiście moja wizyta w muzeum. Ogólnie ta wystawa Modna i już, moda w PRL, która odbywa się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, jest wyjątkowa. Jeżeli tylko będziecie we WRO, koniecznie tam idźcie, bo to jest coś, myślę, jeżeli się interesujecie modą, co zapamiętacie na bardzo długi czas. Do mojego filmu również tutaj w tym momencie wyświetla Wam się link. No i również kolejną moją inspiracją jest katalog, który jest do tej wystawy, który możecie kupić na dole w Muzeum Narodowym w księgarni. I to jest tak, że polecam Wam, jeżeli byłyście na wystawie, a nie kupiłyście tego katalogu, nie kupiliście, to wróćcie się, obejrzyjcie, bo to jest bardzo ciekawy taki katalogo miesięcznik, można powiedzieć, gazeta poświęcona właśnie modzie w PRL i jest tam wiele smaczków i ciekawostek z tamtego czasu, takich reakcji władzy na przykład na tę modę, różnych takich rzeczy, których ja nie tyle nie wiedziałam, co nie czytałam takich szczególików fajnych nigdzie wcześniej, także ten katalog jako taka gazeta mogę z ręką na sercu polecić. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo 2 lipca w muzeum będzie mój wykład i to będzie wykład otwarty o godzinie 12. Będę miała takie wykłady, warsztaty na temat właśnie mody w PRL, jak tę modę na dzisiejszą modę przekładać, czym się moda inspiruje dzisiejsza w nawiązaniu do tamtego czasu, może też o sylwetkach też przygotuję. Także jeżeli macie ochotę się spotkać, posłuchać mnie, zwłaszcza, że wstęp jest darmowy, jak powiedziałam, o godzinie 12, 2 lipca będę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu właśnie o tej modzie w PRL. I jeszcze, jeżeli jesteśmy już, jeżeli mówimy o PRL-u, to muszę powiedzieć o jednej grze. Miałam powiedzieć o niej już w inspiracjach zimą, bo myśmy ją zimą kupili i często graliśmy w długie zimowe wieczory z Konradem. To jest gra Pan tu nie stał i właśnie pomyślałam, że w końcu o niej powiem, bo tyle razy miałam o niej powiedzieć, ciągle zapominam, ale jest to gra, którą możecie normalnie kupić w sklepie i to jest gra, w której stoi się w kolejce takiej PRL-owskiej, jest się jedną z postaci, stoi się i gdzieś tam są różne triki, gdzie by się wepchać, kogo tu zastąpić, co można kupić i tak dalej, stoi się właśnie po różne produkty i kto tam uzbiera najwięcej punktów, najlepiej punktowanych produktów, ten wygrywa. Bardzo fajna gra, również właśnie nawiązująca do PRL. No i aha, no jak zwykle oczywiście do wszystkiego linki będą na dole. Tak jak w inspiracjach, mówię to co miesiąc, ale co miesiąc przychodzą nowi widzowie, nowe widzki, także fajnie jest to wyjaśnić. I tę grę również, jeżeli lubicie klimaty PRL, Wam serdecznie polecam. Kolejna inspiracja to będzie Jump Hall. Link do tej miejscówki będziecie mieć w opisie na dole. Byliśmy tam w maju. Jump Hall, czyli park trampolinowy, również się w maju otworzył. I to jest fajna sprawa, jeżeli chcecie spędzić miło czas, aktywnie, poskakać sobie na trampolinach. Tam jest w ogóle dużo przestrzeni. Kto oglądał mojego snapa, ten wie, różnych i chcecie tak aktywnie się odstresować, no nie chcecie iść na siłownię albo w jakiś taki typowy sposób, albo na basen czy gdzieś, to właśnie taki park trampolinowy, albo na przykład jeżeli macie jakieś, nie wiem, rodzeństwo, albo kogoś, kim się opiekujecie, młodego i chcecie sprawić mu radość, chociaż myślę, że dla dorosłej osoby to jest też super sprawa, myśmy się tam z Konradem świetnie bawili, to polecam Wam na takie popołudnie właśnie ten park trampolinowy. Kolejna inspiracja to będzie książka,
przeczytałam w tym sezonie, w maju jedną książkę plus dwie zaczęłam, ale o tych nie chcę mówić, tylko o tej, którą przeczytałam. Mówię w sezonie, dlatego że chodzi o książkę pod tytułem Martwy sezon. I po tym, jak czytałam w ubiegłym miesiącu Dysforię, to sięgnęłam właśnie po książkę tego autora. I podobnie jak Dysforia, ta książka opowiada różne historie z całej Polski, bardzo życiowe, bardzo takie skłaniające do przemyśleń, prawdziwe, trudne. No ja lubię takie lektury, dlatego że może one nie są bardzo przyjemne i lekkie, ale na pewno skłaniają mnie do przemyśleń i na ogół są to przemyślenia pozytywne, które zmieniają później moje życie na lepsze. Także jeżeli czytałyście Dysforię, wam się podobała, to myślę, że Martwy sezon wam się spodoba. Jeżeli chodzi o takie rzeczy książkowe, to jeszcze polecam wam Voga. Voga mam akurat tutaj ze sobą i to jest Vogue, wydanie specjalne na stulecie magazynu. I normalnie brytyjski Vogue jest bardzo dobry, ale ten, powiem wam, jest rewelacyjny. On jest bardzo gruby, jest właściwie jak September issue, natomiast według mnie to wydanie jest rewelacyjne. No mam porównanie, bo dosyć często mam w rękach Vogue'a brytyjskiego i Vogue innych, inne edycje Vogue. Natomiast tutaj jest strasznie dużo o historii magazynu, no bo Vogue ma 100 lat. Zresztą mówiłam to w jednym z poprzednich filmów z Vogue Festival. Jest tutaj bardzo dużo historii Vogue'a, historii modelek, historii fotografów, historii stylistów, historii ubrań też, jak ubrania się przez ostatnie 100 lat zmieniały. Jest tutaj nawet taki fajny artykuł o historii wogowego lifestyle'u, czyli na przykład ile kiedyś kosztował, nie wiem, Rolls-Royce, ile kosztuje teraz, ile kiedyś kosztowała butelka szampana jakiegoś tam super, ile kosztuje teraz, ile kiedyś kosztowały kiecki albo buty od projektantów, ile kosztują teraz. Jest też, są bardzo fajne sesje zdjęciowe nawiązujące do całej historii mody XX wieku. Jest ilustracja, też taka część ilustracyjna. Jest dużo bardzo artykułów, jest też rewelacyjny artykuł o tym, jak się zmienił teraz rynek mody, pokazy i w ogóle jeszcze nie skończyłam do końca tego artykułu czytać, bo on jest bardzo długi, ale myślę, że też będę miała kilka przemyśleń, ale to może do trendów, bo to jest też świetny artykuł pokazujący teraz, co się właśnie zmienia. I jeżeli chcecie kupić sobie jakąś dobrą gazetę, taką jedną na powiedzmy 2-3 miesiące, to kupcie tego Vogue'a, tę edycję, bo ona jest totalnie rewelacyjna. I teraz na koniec jeszcze jeden kanał, właściwie trzy filmy i jeden kanał na YouTube. No i te filmy, po pierwsze to będzie oczywiście The First Monday in May, czyli ten film, który był podczas moich urodzin wyświetlany, to jest dokument. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję go obejrzeć, co pewnie nastąpi w przeciągu kilku miesięcy, bo dopiero wtedy on będzie dostępny pewnie gdzieś online, to koniecznie go zobaczcie, dlatego że jest to świetnie, rewelacyjnie zrobiony dokument właśnie o wystawie dotyczącej Chin, mody w Chinach, kultury chińskiej, która w zeszłym roku była właśnie w Met Muzeum wystawiana i tam jest bardzo dużo aspektów tej wystawy poruszonych, od organizacji samej, gdzie tam wiecie, Anna Wintour wiedzie prym, wszystkimi dryguje, po kostiumy, po też konteksty historyczne i polityczne. Ja na przykład nie sądziłam, że taka wystawa, żeby ją ustalić, to trzeba jechać do Chin, trzeba gdzieś tam rozmawiać z jakimiś politykami i osobami stosunków międzynarodowych, żeby nie było żadnych skandali, żeby nic nie było źle zrozumiane. I to jest właśnie wszystko różne takie aspekty, o których myślę nawet byśmy na co dzień nie pomyśleli, są właśnie w tym filmie poruszone i film jest rewelacyjnie zrealizowany. Drugi film to jest The Dressmaker i już wiele z was mi go polecało. Ja w końcu w maju mówię, kurczę, muszę obejrzeć koniecznie. No i jak miałam ochotę na jakiś fajny film, też właśnie z kostiumu, taki kostiumowy, z kostiumami w tle, to włączyłam i według mnie ten film jest rewelacyjny. Kate Winslet gra tam dziewczynę, babkę, która po wielu latach wraca do swojej miejscowości, takiej małej, jak z westernu i ona przez wiele lat żyła, musiała stamtąd uciekać, bo jest tam jakaś tajemnica, zresztą tam każdy ma tajemnicę. To jest takie niby zwykłe miasteczko, jak zaczynamy kopać, to się dzieje taki hardcore, że masakra, ale ona przez wiele lat pracowała chyba dla Diora, czy dla Balenciagi w Paryżu, bo aż tak musiała uciekać z tej mieściny, że tak powiem, że aż po prostu na drugi kontynent ją wywiało i ona ma mega stylówę, jest mega krawcową. No i co tam się dzieje? Ogólnie to też ten film jest dosyć smutny i ciężki też wbrew pozorom. Może trailer na to nie będzie tak do końca wskazywał, ale ten film nie jest taki do końca prosty. Natomiast jest interesujący, zmuszający również do myślenia i przepięknie wizualny. To, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o kostiumy i ogólnie stronę wizualną, to jest mistrzostwo świata. Bardzo, bardzo wam ten film polecam, jeżeli interesujecie się modą, jeżeli lubicie Kate Winslet i ogólnie dla takiego
ciekawego filmu z modą w tle. Jest to bardzo ciekawa propozycja według mnie, ja jestem tym filmem zachwycona. I ostatni film to jest film Ex Machina. I widziałam go niedawno, kilka dni temu zaledwie. I to jest film coś w klimacie Black Mirror. Nie będę mówić też o co tam chodzi. Na plakacie wiadomo, że jest człowiek-maszyna, kobieta-maszyna. Gra tam Alicja, nie pamiętam nazwiska tej aktorki, ale ona grała żonę w Duńskiej Dziewczynie, tak, z tego co pamiętam, jak, tam gdzie Eddie grał tego pierwszego mężczyznę, który zmienił płeć na kobietę, to tam ona grała jego żonę, ale w każdym razie tym razem gra kobietę robota. I film jest bardzo mroczny, bardzo trzymający w napięciu, bardzo, bardzo w klimacie Black Mirror. No i nic nie będę mówić. Jeżeli podobał Wam się, chociaż ciężko powiedzieć, że Black Mirror może się komuś podobać. No ale jeżeli zainteresował Was serial Black Mirror, to koniecznie Ex Machina film sobie. Zobaczcie. No i już na sam koniec kanał na YouTube. Kanał na YouTube, który się nazywa Urban w Londynie. I ja na ten kanał trafiłam, jak przyjechałam tutaj. Chłopak Ani, narzeczony Ani, mówi: Racka, ciekawe, czy widziałaś ten kanał. Koleś tutaj mieszka, chodzi i opowiada o Londynie. No to jak ja już słyszę, że koleś tu mieszka, chodzi i opowiada o Londynie w ciekawy sposób, no to mnie bardziej zachęcać nie trzeba. Włączyłam sobie ten kanał, zobaczcie koniecznie. On ma w ogóle mało subów, ale ma wiele wyświetleń poszczególnych filmów. Zobaczcie sobie, bo jest to po prostu kopalnia wiedzy londyńskich smaczków. On chodzi, faktycznie to jest w ogóle Polak i on chyba też, bo nie wgłębiałam się w jego historię, bo oglądałam po prostu filmy, które były bardzo interesujące, a nie jego historię, ale on też chyba występował w jakimś reality show w Polsce, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że w barze. W każdym razie tutaj mieszka, chodzi po dzielnicach Londynu i wygrzebuje i opowiada takie smaczki, pokazując je. Ma chyba GoPro przed sobą i właśnie na takim szerokim kącie wszystko widać i on chodzi i opowiada. I to jest po prostu kopalnia takich smaczków, że jak ja włączyłam jego filmy, to tak przepadłam, że mówię: kurczę, nie, ja muszę teraz ze wszystkie miejsca, które już widziałam, iść jeszcze raz i sobie przypomnieć o tym, co on opowiadał. Także naprawdę kanał rewelacyjny, koniecznie sobie zobaczcie, zwłaszcza jak się wybieracie do Londynu i chcecie zwiedzić poszczególne dzielnice, to on tam na pewno coś ciekawego o tych dzielnicach opowiadał. Także tak patrzę sobie na ściągę, ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że inspiracje Wam się podobały, moje. Jeżeli coś Was zainspirowało w maju, piszcie pod spodem komentarz, jak zwykle. Ja właśnie nawet ten The Dressmaker, ten bardzo, bardzo dobry film obejrzałam dzięki Wam, zawsze gdzieś tam czymś mnie zainspirujecie. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że film Wam się podobał, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!